Kwadrat numer 17 zadanie piąte, które polega na udowodnieniu twierdzenia o dwusiecznej kąta wewnętrznego w trójkącie, czyli dany jest trójkąt ABC, dwusieczna kąta ACB przecina odcinek AB w punkcie D. Wykaż, że AD przez BD równe jest AC przez BC. To jest trójkąt ABC, dowolny trójkąt, dwusieczna kąta ACB. Te dwa kąty mają takie same miary i punkt D, punkt przecięcia dwusiecznej z odcinkiem AB. Oznaczmy wysokość trójkąta BCD poprowadzoną z wierzchołka D jako HA i wysokość trójkąta ACD poprowadzoną z wierzchołka D jako HB. Ponadto pole trójkąta o wierzchołkach XYZ będziemy oznaczać przez XYZ, a więc XYZ w nawiasach kwadratowych. Ponieważ odcinek H jest wspólną wysokością trójkątów ABC, ACD i BCD, poprowadzoną z wierzchołka C, możemy więc napisać, że podstawa AD razy wysokość H to podwojone pole trójkąta ACD i że to się równa podstawa AC razy wysokość HB. Podobnie dla trójkąta BCD podstawa BD razy wysokość H. Równe jest podwojonemu polu trójkąta BCD i to się równa podstawa BC razy wysokość HA. Dzieląc stronami pierwszą z tych równości przez drugą, dostajemy AD przez BD równa się AC razy HB przez BC razy HA. Wiemy jednak, że punkt D leży na dwusiecznej kąta ACB. Stąd wniosek, że jego odległości od prostych AC i BC są równe, czyli HA równa się HB. W takim razie AD przez BD równa się AC przez BC, co kończy rozwiązanie zadania. Przenieśmy się teraz do kwadratu 16. Zaczyna się on artykułem Bliźniacze zadania. Chodzi o zadania geometryczne występujące w kilku zbliżonych do siebie wersjach. Umiejętność przeformułowania zadania z jednej wersji do drugiej może być niekiedy kluczem do rozwiązania problemu. W bliźniaczej konfiguracji zauważenie równych kątów, odcinków lub innych istotnych zależności może być łatwiejsze i nasunąć pomysł na rozwiązanie właściwego zadania. W tym i w następnych filmach pokażemy kilka przykładów bliźniaczych zadań. Zadania o numerach nieparzystych to proste i znane konfiguracje. Następujące po nich zadania o numerach parzystych to ich modyfikacje, które wydają się już trudniejsze. Zobaczymy jednak, że rozwiązania tych zadań przebiegają niemalże identycznie, jak w przypadku ich łatwiejszych odpowiedników. Poniższe przykłady warto również poznać z tego powodu, że są one często pomocne przy rozwiązywaniu innych, trudniejszych geometrycznych problemów. Dwa pierwsze bliźniacze zadania z kwadratu szesnastego, zadanie pierwsze i drugie. Zadanie pierwsze. W czworokąt wypukły ABCD wpisano okrąg. Udowodnij, że sumy długości przeciwległych boków są równe. AB plus CD równa się BC plus AD. Czworokąt ABCD oznaczmy punkty styczności okręgu z bokami AB, BC, CD i DA odpowiednio przez K, L, M i N. Ponieważ odcinki styczne do okręgu poprowadzone z jednego punktu także drugie ich końce są punktami styczności są równej długości więc AK równa się AN BK równa się BL CM równa się CL oraz DM równa się DN. Zatem AB plus CD równa się AK Plus BK plus CM plus DM równa się BL plus CL plus AN plus DN równa się BC plus AD. Co kończy rozwiązanie zadania. Teraz rozwiążemy zadanie bliźniacze, które na pierwszy rzut oka wydaje się trudniejsze. Zadanie drugie. Dany jest czworokąt ABCD. Okrąg. O jest styczny do prostych AB, BC, CD i DA w sposób przedstawiony na poniższym rysunku. Udowodnij, że AB plus BC równa się AD plus CD. Oznaczmy punkty styczności okręgu O z prostymi AB, BC, CD i DA odpowiednio przez K, L, M i N. Wówczas spełnione są następujące równości. AK równa się AN. BK równa się BL, CL równa się CM oraz DM równa się DN. Podobnie jak w poprzednim zadaniu, są to odcinki styczne do okręgu, poprowadzone z jednego wspólnego punktu. Także drugie ich końce są punktami styczności z okręgiem. Stąd uzyskujemy zależności: AB plus BC równa się AK minus BK plus BL minus CL równa się AK. Minus CL, bo BK równa się BL, równa się AN minus CM, bo CL równa się CM, równa się AN minus DN plus DM minus CM, bo DM równa się DN, równa się AD plus CD. I to kończy dowód. W następnym filmie też zajmiemy się zadaniami bliźniaczymi. Do zobaczenia!